Fundacja Perspektywy rzeczywiście prowadzi ranking wyższych uczelni i w poszczególnych rankingach no, są określone jeszcze takie jakby pod rankingi i w tym zakresie jednym z nich jest innowacyjność. I tutaj na pytanie, jak się taki wynik osiąga, no, trzeba mieć odpowiedni wskaźnik. Ten wskaźnik jest dość prosty, mianowicie jest to liczba przyznanych patentów na jednego pracownika uczelni. No a w związku z powyższym, ponieważ licznik jest duży, bo tych patentów rocznie jest mniej więcej ponad 80, z drugiej strony mianownik jest mały, bo Politechnika jest niewielką uczelnią, no ten wskaźnik wychodzi tak wysoki, że bije i to zdecydowanie bije inne uczelnie. Które z lubelskich kierunków, z kierunków Politechniki Lubelskiej zostały najlepiej ocenione? No, w szczególności trzeba powiedzieć, że kierunki związane z mechaniką i eksploatacją maszyn, z budową i eksploatacją maszyn, z budową i eksploatacją pojazdów mechanicznych, to jest dodatkowy element, w którym jakby nasza uczelnia czuje się najsilniej, czego wynikiem jest uzyskanie w wyniku procedury odwoławczej kategorii naukowej A+, czyli najwyższej w kraju. Czy te wyniki przekładają się także na ilość studentów? Czy te kierunki są najbardziej obleganymi kierunkami? No, studenci kierują się nieco innymi preferencjami. One, te preferencje idą tak jakby falowo, po fali architektury, po fali budownictwa, teraz nadeszła fala informatyki i studenci będą się tym kierowali, no dopóki rynek pracy się nie nasyci i nie powie stop, ale wydaje się, że jeszcze to tak prędko nie nastąpi, także jeśli chodzi o kierunek najbardziej popularny wśród studentów, to niewątpliwie jest nim w tej chwili informatyka. Jak pan widzi przyszłość Politechniki w dobie tej nowej ustawy? No, widzę nieźle, dlatego że jesteśmy uczelnią, można powiedzieć nawet, jeśli chodzi o wielkość, no, nieco mniejszą niż średnią. W związku z tym wszystkie wskaźniki, które są brane na pracowników, no, wychodzą bardzo dobrze. I to jest taka nasza broń, nie zmarnujemy tego. Poza tym, że mamy ograniczoną liczbę pracowników, zarówno po stronie nauczycieli akademickich, jak też administracji. Mamy relatywnie niskie koszty, co nam pozwala uniknąć problemów finansowych. Ale oczywiście podstawą sukcesu pod rządami, można powiedzieć, nowej ustawy będą dobre oceny, dobra ewaluacja, bo tak to się teraz będzie nazywało, poszczególnych dyscyplin. To jak wskazałem, my te dyscypliny, niektóre mamy bardzo silne, ale trudno w tej chwili jeszcze się odnosić, dlatego że rozporządzenia o dyscyplinach jeszcze dokładnie nie ma, ale na pewno będzie tam dyscyplina związana z mechaniką, dyscyplina związana z elektroniką i elektrotechniką, dyscyplina związana z budownictwem, a to są te tradycyjne dyscypliny inżynierskie, są naszą mocną stroną, także na pana pytanie, jak widzę, nieźle.